Znajdujemy się w Wielicy, z jednej z komór, która jest właśnie związana. Konkretnie w komorze Staszica. Konkretnie komora Staszica. Jest tutaj ze mną jeden z panów, który bardzo chętnie opowiada te historie, które już wcześniej słyszeliśmy, które wam już przekazywałem. Za chwileczkę wam opowie to dokładnie swoimi słowami, ale to jest jedna między innymi z tych komór, którą Hans Frank wybrał właśnie na schowanie swoich dokumentów. Jesteśmy teraz nad ziemią dokładnie ile metrów? 25. 25 metrów. No, jesteśmy nad spongiem. Dobrze, i prosiłbym pana o przedstawienie mi tej historii, którą pan mi przed chwileczką opowiedział. No, pod koniec wojny, mniej więcej w 1944 roku, około sierpnia, z tego co wiem, właśnie tutaj Niemcy próbowali zorganizować montownię części do silników bądź samolotowych, bądź innego typu maszyn. I tutaj właśnie w tej komorze miała być właśnie kuźnia. I na potrzeby właśnie tej montowni 14 metrów. I to był jedyny okres w dziejach kopalni, gdzie ludzie pracowali pod przymusem. I to właśnie byli robotnicy z getta w Krakowie. No, chciałbym tutaj jeszcze nadmienić, że to jest jedyny obiekt w Polsce, który jak się odwiedza, w którym się pyta o okres II wojny światowej. Przewodnicy bardzo chętnie odpowiadają na pytania, przedstawiają swoje wersje, aczkolwiek nie zawsze prawdziwe, zasłyszane. Masa ludzi z całego świata tutaj się przewija, ale każdy taki wątek i każdy taki trop jest dla nas bardzo ważny. Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że 15 metrów tego szybu po prostu znikło, zasypali go Niemcy, zniwelowali go. Jest to oficjalna wersja na potrzeby kuźni. Jeszcze raz zaznaczam, każdy przewodnik z chęcią opowiada tutaj o II wojnie światowej i o losach kopalni w Wielicy za czasów panowania Hansa Franka w Generalnej Guberni.